W naszym cyklu higienicznym ponownie przed Państwem profesor Werner, Polak, zamieszkały na stałe, przepraszam, w Londynie. Panie profesorze. No teraz troszkę tu też. Teraz troszkę i serdecznie witamy. Temat naszego odcinka, czy prać skarpety? No właśnie. W zasadzie można powiedzieć, że nie, prawda? Tak. Przecież w końcu nikt nie chodzi po ulicy w skarpetach. No nie. Czy w taksówce, czy jeśli ktoś nie ma na taksówkę, to w tramwaju. Skarpety są osłonięte butami. A więc de facto buty możemy mieć zakurzone i ufajdane, a skarpeta pozostaje wewnątrz czysta. Ale to jest pozorne, ponieważ od wewnątrz, czyli od wewnątrz skarpety, tam gdzie mieści się już nasze ciało, na skarpetę oddziaływują wypychane przez takie malutkie kanaliki takie mokre i cuchnące rzeczy. I teraz tak. Pozornie mamy skarpetę czystą. Moglibyśmy ją wytrzeć po posiłku się. Niemniej, jeśli to nie jest skarpeta wyprana i tak jak mówiłem, no, osłaniana butami, ale buty nie osłaniane od wewnątrz, to może nam się zrobić słabo. Niedobrze, bo ja przynajmniej, mimo że nie jestem młodym człowiekiem, źle reaguję na skarpetę przytkniętą do twarzy. Mówię o skarpecie chodzonej. Także gdyby pan szukał odpowiedzi jednoznacznej, byłbym... Ale tym... przepraszam, tak. Bo chciałem to uzupełnić, bo pan profesor mówił od cały czas o tej skarpecie, skarpeta, skarpeta. No tak, no ale tak pan pytanie sformułował. Oczywiście. Załóżmy, że nie pierzemy, to co się dzieje z palcami w nogi oczywiście. A to jest właśnie ciekawe, dlatego że ja nawet mam gdzieś zdjęcia, tylko to nie wiem, czy znajdę. Palce oczywiście mamy krótsze palce na dole. Niemniej one mają te tutaj takie zakątki, takie mają paszki, te palce. I osłonięte skarpetą i butem, to co wychodzi na skarpetę jest tylko częścią. Część zostaje tu i dostajemy grzyba, liszaje, łuszczy nam się i smród jest ten sam w zasadzie, który w skarpecie jest. Czyli krótko mówiąc... Ja bym proponował, żeby... Może po prostu chodzić w butach, ale bez skarpet. Serdecznie dziękuję. A więc, proszę Państwa, albo tak, albo tak. Do widzenia.